Jestem gotowy. To co, bez maseczki, tak? Bo tak, dystans zachowamy. Tak, tak, ja tutaj panu tak. Dzień dobry, ja nazywam się Józef Targosz. To jest mój kanał Orany Józek, a dziś w programie Mali Mistrzowie witam prezydenta, byłego prezydenta Nowej Soli, obecnie senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wadima Tyszkiewicza. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Bardzo dziękuję panu, że znalazł pan dla nas czas, no bo teraz bardzo trudno o ten wolny czas, zwłaszcza, że jesteśmy w okresie przedświątecznym. I tak na początek bym chciał się zapytać, co dobrego w polityce? No ale właśnie, czy jest cokolwiek dobrego w tej polityce? No niestety chyba tutaj za dobrych wiadomości nie mam. Polska jednak zmierza w kierunku takiego chaosu, jakiego nie było jeszcze no, przynajmniej od 1989 roku, bo kiedy Polska odzyskała, znaczy uniezależniła się od Związku Radzieckiego i zmieniliśmy system tak naprawdę, bo to była zmiana systemu, co kosztowało Polskę i Polaków bardzo wiele, bo ten okres przejściowy był bardzo, bardzo trudny. Później rok 2004, wejście Polski do Unii Europejskiej i zupełnie nowy etap w historii Polski. Nawet się tak ostatnio zastanawiałem, chyba największy postęp Polska zrobiła tak w ostatnich 10 latach. Tak? Jak ludziom się zaczęło żyć naprawdę lepiej. Z wielu, wielu powodów. Tu nie ma prostych odpowiedzi, że 500+, czy coś tam innego. Nie. Unia Europejska, otwarcie granic, przepływ swobodny ludzi i towarów i wiele elementów się na to złożyło. Ale rzeczywiście Polska zmieniła się przede wszystkim w ostatnich 10 latach. I szliśmy w bardzo, bardzo dobrym kierunku. To niestety te ostatnie lata to jest czas chaosu. Czas jałowych dyskusji, szarpaniny, niepotrzebnej zupełnie jakieś wytykania sobie wzajemnie jakiejś ideologii, zamiast skupić się na gospodarce i na rozwoju, żeby Polska rzeczywiście wykorzystała ten złoty okres, jakiego nie miała od wielu, od setek lat tak naprawdę, to my skupiamy się na jałowych dyskusjach i udowadnianiu jedna strona drugiej, że ma rację, zupełnie niepotrzebnie i trochę zaczynamy odstawać od Europy, bo niektórzy mówią, no przecież jest świetnie, przecież Polska się rozwija, ale można zadać pytanie, a nie mogło być jeszcze świetniej, a Polska nie mogła być jeszcze szybciej, nie mogłaby się jeszcze szybciej rozwijać? No mogłaby. To w takim razie pana zdaniem, co jest dzisiaj największym problemem, jeżeli chodzi o polską politykę? Znaczy, jeśli chodzi o polską politykę, to przede wszystkim jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to zostaliśmy sami. Tak? Przecież my zawsze aspirowaliśmy do tego, żeby dołączyć do grupy europejskich państw. Ja jestem człowiekiem już z siwym włosem, ja pamiętam czasy, kiedy trzeba było stać na granicy w kolejkach, żeby podbić Mühlensteuer, albo kiedy otworzono granicę z Zachodem, bo do Berlina się jeździło, a później się otworzyła Europa i Zachód, kiedy można było się przemieszczać, kiedy już nie było tej strefy Schengen, tego podziału, to pamiętam, jak Polacy ruszyli na Zachód, tak? To były takie przełomowe momenty. Ale zanim to nastąpiło, to my byliśmy jednak no, ludźmi, Europejczykami wprawdzie, bo geograficznie jesteśmy cały czas Europejczykami, ale byliśmy Europejczykami drugiej kategorii. Ja nie zapomnę tego, jak trzeba było stać w granicy w wielogodzinnych kolejkach, żeby pojechać do Berlina na zakupy chociażby. To trzeba było, nie wiem, 4-5 godzin odstać w kolejce na granicy. To było upokarzające, kiedy trzeba było podbić dokumenty, żeby odebrać, nie wiem, 300 marek Mühlensteuer, bo się zrobiło zakupy, tak? I stało się bez toalet, w bardzo złych warunkach. Wtedy ta Europa była wymarzona, odległa, taka magiczna, tak? W końcu do tej Europy dołączyliśmy, dorównaliśmy i nagle coś się zaczęło z polskim społeczeństwem dziać, tak? Znowu zaczęliśmy sobie wmawiać, że jesteśmy narodem wybranym, że jesteśmy najlepsi. Tak jakby Bułgarzy nie uważali, że też są dumnym narodem, Rumunii, Włosi, Austriacy i tak dalej. Więc gdzieś się Polska, czy polski naród gdzieś się w ostatnich latach zagubił. Trochę niepotrzebna chyba propaganda, wmawianie ludziom rzeczy, których można byłoby uniknąć i które były niepotrzebne. Także przepraszam, bo coś mi się włączyło, już wyłączam telefon. Więc Polska się rozwija, powtórzę jeszcze raz, co powiedziałem wcześniej, ale mogłaby się rozwijać jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. Ale to jest właśnie pytanie, czy ta sytuacja, gdzie coraz bardziej kontestujemy, powiedzmy, naszą obecność w Unii Europejskiej, to jest bardziej kwestia tego, że po prostu w społeczeństwie są jakieś takie napięcia, czy to jest kwestia tego, że to jest wywołane trochę sztucznie przez polityków? Nie, to jest wywołane sztucznie przez polityków, różnej maści, tak? Bo najlepiej buduje się swój elektorat na populizmie. Populizm jest zarazą, on jest potwornie niebezpieczny, tak? Czy to będzie populizm socjalny, czy populizm narodowościowy. Populizm doprowadził do największych tragedii w historii tego świata.
Populizm jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Jeżeli się ludziom mówi, albo mówi się do ludzi to, co oni chcą usłyszeć, to jest kwestia manipulacji, której to często dopuszczają się politycy. Tak? Nad tym pracują specjaliści. Tak? Dzisiaj zapomnijcie Państwo, że to, co się ogląda w telewizji, albo to, co się czyta w mediach, jak się wypowiadają politycy i o czym mówią, to jest przypadkowe. Tu nie ma żadnych przypadków. Każdego dnia robione są badania, a oczywiście ten, kto ma najwięcej pieniędzy, ma największe możliwości. Czy w tym wypadku nie ma co daleko szukać, mówimy tutaj o rządzących. Każdego dnia badane są nastroje społeczne, zadawane są pytania i na podstawie odpowiedzi na te pytania kształtowana jest polityka. I mówi się do ludzi tym językiem, jaki do nich dociera, jakie oni chcą usłyszeć. My jesteśmy każdego dnia poddawani manipulacji, żeby było jasne. Ja już nie mówię, czy to przez tą telewizję, czy przez inną, tak? Bo jedna telewizja prywatna ma na celu, żeby zwiększyć dochody i zarabiać pieniądze, a telewizja publiczna w rękach polityków służy do utrzymania władzy. No tak, tak. Tu nie ma przypadkowości. Ja też, pan też, wszyscy jesteśmy manipulowani. No właśnie, ale proszę mi powiedzieć, jeszcze wrócę też do tej mentalności. To teraz w jaki sposób to zmienić, w sensie takim, w jaki sposób politycy... Bo też nawiązuję do tego, bo pan jest jednym z nielicznych polityków, którzy faktycznie są niezależni, w sensie takim też partyjnie po prostu. Pan jest, no dlatego też poniekąd to właśnie z panem rozmawiam, bo od takich osób jak pan można się dowiedzieć czegoś więcej niż ten partyjny, za przeproszeniem, bełkot. To proszę mi powiedzieć, jaka by była pana recepta na to, żeby zmienić właśnie mentalność Polaków? Ja recepty nie mam. Ja też nie jestem politologiem, ja jestem inżynierem mechanikiem. Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej i to, co powiedziałem. My też w otoczeniu najbliższym, w domu, w rodzinie, gdzieś też manipulujemy, mówiąc to, co inni chcą usłyszeć, ale my jesteśmy manipulowani. I ja też nie mam recepty na to. Ja jestem po prostu przerażony trochę. Tak? I nawet nie trochę. Jestem przerażony tym, że to wszystko tak fajnie się rozwijało, Polska tak fajnie szła do przodu, tak powiedziałem, ja jako samorządowiec z krwi i kości pamiętam te wszystkie historie, pamiętam ten czas przedakcesyjny, przed rokiem 2004 i później rok 2004, ten rozwój, ta gospodarka, te nowe fabryki, nowe miejsca pracy, podatki, pieniądze, które się zaczęły pojawiać, ludziom się zaczęło lepiej żyć, mieszkania, które się budują na potęgę. To jest jakiś ekonomiczny proces, który się odbywa, ale gdzieś z tyłu toczy się ta polityka, czyli grupy interesów walczą o władzę. Tak? Przecież te grupy interesów nie walczą o to, żeby nam się żyło lepiej, bo to gdzieś tam w którejś... Może rzeczywiście, przecież ja nie mówię, że wszyscy politycy mają złe intencje. Może są politycy, którzy by chcieli, żeby Polska była Polską, żeby Polska była silnym krajem, ale na pierwszym miejscu jest stawiany interes partyjny, interes polityczny, a on nie idzie w zgodzie z interesem ekonomicznym kraju. Bo dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, no dobra, to zostawmy w cholerę jasną tą politykę, po co ona nam? Skupmy się na rozwoju gospodarczym, świat pędzi do przodu. Przecież to, że nam się żyje lepiej, to nie wynika z tego, że ktoś zaczął rozdawać pieniądze, tak? Bo to jest inny temat, że to może być bardziej szkodliwe. Dlatego, że ludzie, którzy się przyzwyczajają, że idą do ściany, mają w ścianie bankomat, wciskają coś i wyciągają pieniądze z tej ściany. Tak? Kiedyś tego nie było. Kiedyś na pieniądze trzeba było zapracować, a dzisiaj niekoniecznie. I to jest szkodliwe. Wielokrotnie mówiłem, że pomoc społeczna jest bardzo potrzebna. Tego kompletnie nie kwestionuję. Są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy i tym, którym lepiej się powodzi. Ci ludzie zdrowi na przykład powinni pomagać tym chorym. Ludzie bogatsi może powinni pomagać tym biedniejszym, ale we wszystkim trzeba zachować proporcje. Źle zaadresowana pomoc społeczna prowadzi do patologii. I bardzo często robi więcej złego niż dobrego, bo ktoś się przyzwyczaja do tego, że mu ktoś da. Więc już nie ma tego instynktu samozachowawczego, że trzeba zarobić. Tak? Kiedyś człowiek pierwotny musiał coś upolować, żeby się najeść. Tak? A dzisiaj niekoniecznie. Dzisiaj idzie do ściany, wyciąga pieniądze i ma na zakupy. Więc to są bardzo złożone tematy i procesy. I no, od mądrości rządzących zależy to, czy Polska się będzie rozwijała właśnie pod kątem dynamicznego rozwoju, czy politycy jednak będą walczyć tylko i wyłącznie o swoje interesy, czyli o zdobycie i utrzymanie władzy. Jeżeli będzie tylko walka o zdobycie i utrzymanie władzy, to nie będzie dobrze. Tak? A nie można przegapić takiego momentu, tak jak powiedziałem, zastanówcie się Państwo, bo jesteście dosyć młodymi ludźmi, ale szczególnie te starsze osoby, jak się kiedyś żyło, jak się żyje dzisiaj.
postęp jest naprawdę ogromny, tak? I on może być jeszcze szybszy. Ten postęp, żeby było jasne, tak? Bo jeżeli się posłucha telewizji publicznej, to można dojść do wniosku, że to wszystko dzięki rządzącym, dzięki partii, która rządzi i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Pędzi świat, pędzi światowa gospodarka. Pędzi, ja już nie mówię o pandemii, która spowolniła trochę tą gospodarkę, to jest jasne, tak? To jest w ogóle bezdyskusyjne. Powiedzmy czas do pandemii. Pędziła gospodarka chińska, gospodarka amerykańska, gospodarka europejska, gospodarka niemiecka, czeska, rumuńska, bułgarska i polska. Jak pędzi gospodarka, to wtedy ludzie zarabiają więcej pieniędzy. Jak zarabiają więcej pieniędzy, to więcej tych pieniędzy wydają. Ta konsumpcja rośnie. Jak wydają więcej pieniędzy, to więcej podatków wpływa do państwa. Bo przecież każdy produkt, czy to na stacji benzynowej litr paliwa, czy zakupy zrobione w sklepie, są obciążone podatkami. Więc my zarabiamy pieniądze, wydajemy te pieniądze, płacimy coraz więcej podatków. Tak? Mamy państwo na coraz więcej pieniędzy, żeby te pieniądze, uwaga, mądrze wykorzystać, żeby je zainwestować. I teraz z poziomu takiego miasta jak Nowa Sól, ja zawsze wychodziłem z założenia, że pomagać trzeba, że można trochę tych pieniędzy rozdać, ale o wiele ważniejsze jest wybudowanie drogi do strefy przemysłowej, w której powstaną fabryki, gdzie ludzie znajdą pracę, te fabryki zaczną płacić podatki i wtedy może już tak najprościej tłumacząc, będzie więcej do rozdawania. Żeby coś dać, trzeba to coś mieć. Żeby to coś mieć, trzeba albo to coś komuś zabrać, albo to coś wypracować. Więc ja uważam, że najlepiej to coś wypracować i wtedy będą pieniądze, żeby również je rozdawać. Również. Mamy wrażenie takie, że w sumie od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to na razie mamy taką politykę tylko i wyłącznie dawania. Wie pan, może nie tylko, bo przecież, jeszcze raz mówię, gospodarka pędzi bez względu na to, co się dzieje w polityce. Oczywiście polityka ma jakieś tam przełożenie. Ma, oczywiście, bo to jest chociażby klimat inwestycyjny. Ale ta gospodarka tak pędzi mocno do przodu, że już ci inwestorzy już się przestają zastanawiać, tak? Bo przecież na przykład, zobaczcie państwo, mnóstwo inwestycji zostało lokowanych na Węgrzech. Tak, i można by się zastanowić. To jest kraj coraz mniej demokratyczny, tak? Gdzie rządzą oligarchowie. To nie jest normalny europejski kraj w pojęciu zachodniej cywilizacji, powiedzmy, tak? Węgrom jest zdecydowanie bliżej do Rosji. I mimo wszystko tam były lokowane inwestycje, bo przemysł motoryzacyjny, bo wcześniej powstała pierwsza fabryka, druga, trzecia, to jest Słowacja, gdzie jest przemysł motoryzacyjny. I mimo tego, że polityka nie jest najlepsza, mi się kiedyś wydawało, że w związku z tym, że ten kraj odchodzi od demokracji, takiej w naszym w tym pojęciu, to tam inwestycje przestaną napływać. I powiem szczerze, tu nie miałem racji, tu popełniłem jak gdyby jakiś duży błąd, jednak te inwestycje dalej tam płynęły. Więc dzisiaj proszę zauważyć, można też poczytać o tym, mimo tego, że Orban skręca zdecydowanie w kierunku nacjonalizmu, w kierunku Rosji, tak, no, która nie jest chyba nam najbliższa, w sensie Putina, ja nie mówię o ludziach, bo to są przecież Słowianie, to są nam bliscy ludzie. No politycznie. Dokładnie, politycznie. I tam Niemcy dzisiaj na przykład blokują sankcje, które Europa tak naprawdę powinna nałożyć na Węgry. Bo ona cały czas no, ucieka od tej demokracji europejskiej. Więc polityka polityką, biznes biznesem. Tam biznes idzie tam, no wiadomo, gdzie jest lepsze warunki do inwestowania w kontekście no, tańszej siły roboczej. To też trzeba to powiedzieć śmiało, tak, i odważnie. To taka jest prawda. Inwestycje do Polski płynęły z wielu powodów, tak. To był też duży popyt wewnętrzny, bo jeżeli ktoś budował fabrykę, która produkowała produkty, które były sprzedawane w Polsce, to był jeden z elementów, ale też no, ta tańsza siła robocza, czego się nie ma co wstydzić. Bo jeżeli ktoś mówi, no nie, wykorzystują... Nie, przychodzi taki moment, kiedy ta siła robocza przestaje być tania. Ale żeby ta siła robocza przestała być tania, to musi być konkurencja pracodawcy o pracownika, wtedy pensje rosną do góry, idą do góry i dochodzi moment, kiedy te pensje wcale nie są aż takie tanie. Dzisiaj różnica pomiędzy zarobkami w Polsce a w Niemczech to jest inna niż jeszcze 15-20 lat temu. Ja pamiętam, kiedy moja mama, pracując jako nauczycielka, musiała pracować miesiąc, żeby zarobić na dżinsy, tak? Za 15 dolarów. To było wynagrodzenie miesięczne, tak? Dla syna. Więc to się zmienia bardzo.
Ale żeby do tego doszło, to nie ma co się obrażać, że u nas jest niższa siła, tańsza siła robocza. Chodźcie do nas, chodźcie, chodźcie. Budujcie fabryki, budujcie ich jak najwięcej. Twórzcie coraz więcej nowych miejsc pracy, aż dojdzie do tego, że pracownik powie nie, nie, nie. Ja już nie będę za 20 zł na godzinę pracował, tak? W Niemczech pracują, powiedzmy, za 10 euro, przykładowo, to jest minimalna płaca, czyli 45 zł. Dzisiaj w Polsce już za 15 zł pracownika się raczej nie znajdzie, tak? Czyli już dochodzimy do momentu, jak ta różnica jest, jeszcze niedawno było 1 do 4, dzisiaj się zbliżamy 1 do 2. I to nie wynika z tego, że ktoś no, chce nam płacić tak duże pieniądze. Nie, rynek to wymusił, konkurencja. Więc chodźcie inwestorzy do nas, chodźcie. No dobrze, ale w takim razie w jaki sposób, powiedzmy, pozyskiwać tych inwestorów? Też pytam to w kontekście właśnie, że pan przez 17 lat był prezydentem Nowej Soli, no i tutaj sporo tych inwestorów panu udało się ściągnąć. No Nowy Tomyśl też ma, też niemało, tak? To jest Wielkopolska, jednak bliskość autostrady, więc tutaj na pewno kompleksów nie może, Nowy Tomyśl nie może mieć w stosunku do Nowej Soli. Nowa Sól miała po prostu inną historię. Jeżeli już Nową Sól podawać jako przykład sukcesu gospodarczego, to w kontekście, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. Mhm. Czyli my z totalnego upadku, tak? Bo Nowa Sól rzeczywiście była na totalnych kolanach, tak? Dwa słowa, Nowa Sól kiedyś była jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce, chyba na drugim miejscu, przy stosunku liczby mieszkańców do liczby zatrudnionych, tak? Bo trudno się równać z Warszawą, tam Katowicami i tak dalej, ale liczba mieszkańców, liczba miejsc pracy, byliśmy na drugim miejscu w Polsce. Były dwa gigantyczne zakłady, Odra i Dozamet, w Odrze 5 tysięcy kobiet pracowało, w Dozamecie 5 tysięcy mężczyzn, inne zakłady, Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko upadło. Nowa Sól to była spalona ziemia, miasto brudne, zapomniane, śmierdzące, bo jeszcze fabryka kleju była, tak? Miasto przestępcze, że tak powiem, bo dużo było różnych tutaj mordów, zabójstw, no, mafie, które napadały na jubilerów w Niemczech i tak dalej. I rzeczywiście Nowa Sól się podniosła jak Feliks z popiołów i dzisiaj jest miastem pięknym, nowoczesnym dzięki gospodarce, bo stworzyliśmy dwie strefy przemysłowe, jedna strefa północna to jest 100 hektarów, południowa 100 hektarów, no, kilka ponad 20, około 25 nowoczesnych fabryk, które tu się ulokowały i tak dalej, można opowiadać. Tak? Ale w kategoriach jednak gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, więc Nowa Sól się rozwinęła. Jak inwestorów pozyskiwać? A to już na dłuższą rozmowę. Tu trzeba przede wszystkim chcieć. Tak? Czyli włodarze gmin, którzy chcą rozwijać się gospodarczo i mają jakiś tam potencjał, tak? Bo też nie można powiedzieć, że każdy ma możliwość rozwoju, bo są gminy na przykład w 80% zalesione, mają Naturę 2000 i tak dalej. Są różne gminy. Są gminy, którym w cudzysłowie łatwo wszystko przychodzi, a są gminy, które muszą walczyć o każdą złotówkę. No zobaczmy chociaż Świebodzin, tak? I mój kolega burmistrz, któremu gratuluję, który leży na skrzyżowaniu dwóch szlaków, A2 i S3. Tak? I tam ulokowanie inwestycji to jest bułka z masłem. Tak? Tam bezrobocie jest bliskie zero, tam się buduje Amazon, który zatrudni no, kilka tysięcy osób. Amazon to jest 193 tysiące metrów kwadratowych pod dachem. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić. Tak? Bo to jest 20 hektarów pod dachem. To są podatki dla gminy na poziomie 5-6 milionów złotych rocznie. Dodatkowo, no ja jeszcze wyobraźnie pobudzając, mówię razy 10 lat, to jest powiedzmy 50-60 milionów złotych. I teraz niezbyt duża gmina dostaje prezent, w cudzysłowie prezent, bo musiała też go wypracować sobie, tak? Dostaje 60 milionów złotych, która mówi, to słuchajcie, to wybudujemy teraz najnowocześniejszą halę sportową, nowoczesny basen, czy Bóg wie, co tam sobie wymarzyliśmy, bo jest inwestor. Bo inwestor da ludziom pracę, ludzie zarabiając pieniądze będą mogli je wydawać, będą mogli kupić bilet do basenu czy tam gdzieś tam, a my będziemy mieli pieniądze na inwestycje, na nowe drogi, na szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc rozwój gospodarczy jest bezwzględnym motorem napędowym i podstawą rozwoju gminy, powiatu, województwa, kraju. Bo tak nawiązuję do tej tematyki już samorządowej, bo sobie tak myślę, że dzisiaj jeżeli gdzieś możemy szukać sposobu na, w cudzysłowie, ratunek dla tego kraju, naszego kraju, po tym, co się obecnie dzieje, no, czyli po prostu po rządach PiS-u, to wydaje mi się, że to są właśnie samorządy i że w najbliższej perspektywie najlepszym rozwiązaniem po upadku już PiS-owskiego rządu będzie w zasadzie decentralizacja tej władzy i oddanie tej władzy w ręce samorządów. No to pytanie, ile jeszcze złego do tego czasu zrobią rządzący, tak? No też nie wiemy, nie możemy na 100% powiedzieć, że wybory już za 2,5 roku przegra PiS. My nie wiemy, tak?
jeżeli ktoś jest przy władzy i ma gigantyczne narzędzia do tego, żeby tą władzę utrzymać, my nie wiemy, do czego jeszcze się może posunąć ten rząd. Tak? Bo wiemy, do czego się posunął do tej pory, a do czego się może jeszcze posunąć, my tego nie wiemy. Więc ta perspektywa no, nie jest najlepsza dla kraju. Samorządy. Samorządy to dzisiaj chyba nikt nie kwestionuje tego, że najlepszą rzeczą, jaka się wydarzyła w Polsce po 1989 roku, to są właśnie samorządy. Dlaczego samorządy? Dlatego, że kiedyś w Nowej Soli, w Nowym Tomyślu, był komitet partii, powiedzmy miejski czy tam powiatowy. W tym komitecie partii siedzieli sekretarze partii i sekretarze partii podejmowali decyzje odnośnie budowy dróg, szkół i tak dalej, i tak dalej. Samorząd to zmienił. Samorząd to są ludzie. Ludzie głosują w wyborach bezpośrednich, tak? Bo szczególnie w tych mniejszych gminach to są okręgi jeszcze jednomandatowe, więc tam te wybory są bezpośrednie. Głosują na swoich włodarzy. Czyli oni wybierają swoich przedstawicieli bezpośrednio. Jak robią to dobrze, gmina się rozwija. Jak robią to źle, sorry, ale to jest ich problem. Na tym polega demokracja i samorządność, bo niektórzy mówią, że niektóre samorządy to jakieś tam kliki, mafie i tak dalej. To ja od razu odpowiadam, a to jest problem tego samorządu. Wybraliście źle, to wasz problem. Ale nie można uogólniać tego i mówić, że wszędzie jest złodziejstwo, korupcja, kliki i układy. Macie prawo wyboru. Wybieracie źle, wasz problem. Na tym polega siła samorządu. Ale samorząd to jednak są gospodarze. To jest gospodarz w terenie. My go wybieramy, dobrego gospodarza wybraliśmy, jest ok, wybraliśmy złego, jest gorzej, ale to my go wybieramy. I my za swoje decyzje bierzemy odpowiedzialność. Zresztą nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że gospodarza można odwołać w drodze referendum. Nie jest to łatwe, ale można przeprowadzić referendum i odwołać włodarza. Więc jeszcze raz, samorząd to gospodarz w terenie. Nie pierwszy sekretarz partii, tak jak było kiedyś. I do tego pomału wracamy. Bo dzisiaj przy podziale pieniędzy chociażby z funduszu inwestycji lokalnych, to decyzje podejmują sekretarze partyjni, a nie samorządowcy. To jest dramat, ale to jest inny temat. Więc samorząd to jest najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła w Polsce po 1989 roku, bo mamy gospodarzy w terenie. Tak? I to jest jedna rzecz. I teraz ten samorząd, który się rozwijał przez te wszystkie lata, oczywiście go trzeba też reformować, żeby było jasne. Nie wszędzie jest idealnie, że trzeba poprawiać, trzeba coś zmieniać, może trzeba reformę administracyjną państwa przeprowadzić. Ja tego nie wiem, nie chcę dzisiaj o tym rozstrzygać, ale samorząd trzeba rozwijać, a nie zwijać. I co my mamy? Po dojściu PiS-u do władzy zaczęto odbierać samorządom kompetencje. Tak? Odebrano na przykład ODR-y, ośrodki doradztwa rolniczego. I można zadać pytanie, a po co rządowi ośrodki doradztwa rolniczego? Przecież ośrodki doradztwa rolniczego, to przecież to są rolnicy, którzy tam, nie wiem, czerpią wiedzę z tego, ten ODR wspiera tych... Po co to państwu? A po co państwu ochrona środowiska w gminie czy w województwie? Przejęto wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Do tej pory zarządzali to tym samorządowcy i oni decydowali o różnych mechanizmach. Dzisiaj przejmuje ten rząd. Więc niestety PiS zwija samorząd, a nie go rozwija. A dlaczego? A no dlatego, że żadna władza autorytarna nie lubi dzielić się władzą. Po co ktoś, kto chce mieć władzę absolutną, ma komuś oddawać kompetencje i tą władzę? Więc władza autorytarna garnie do siebie kompetencje, a władza demokratyczna oddaje te kompetencje na zewnątrz. Po co to centralnie ma być sterowane? Od tego macie w Nowym Tomyślu u siebie burmistrza, który podejmuje decyzję w waszym imieniu, wy go z tego rozliczacie. Po co wam jakiś pierwszy sekretarz przywieziony w terce z Warszawy? No i ta, niestety, ta demokracja i samorząd no, uwiera co niektórych, dlatego samorząd jest zwijany. Teraz, nie wiem, zapewne państwo słyszeli, że teraz jest skok na szpitale samorządowe. Tak? Do tej pory to samorząd zarządzał szpitalami, teraz rząd chce zarządzać szpitalami. Oczywiście pretekst się znalazł, czyli pandemia. Tak? Czyli pandemia, czyli znowuż no, szpitale źle działają i oczywiście można szukać winnego. Ale to jest temat bardziej złożony, ale jednak chyba gospodarze w terenie powinni tymi szpitalami zarządzać. Może trzeba jakąś reformę przeprowadzić. Mi się też wiele nie podobało w tym, że na przykład każda gmina chciała mieć u siebie szpital, ale niekoniecznie on był rentowny. Może trzeba zmienić tą sieć szpitali. Ale niech to robi może marszałek województwa. A dlaczego wojewoda? Wojewoda z samego założenia kiedyś miał być tylko przedstawicielem rządu w terenie i pilnować tylko przestrzegania prawa. A dzisiaj wojewoda przejmuje na siebie coraz więcej jak gdyby tej władzy. Tak? To dzisiaj wojewodowie dzielili ten fundusz inwestycji lokalnych.
Czyli bez żadnych kryteriów. Wojewoda, przedstawiciel rządu. Lubię, dostajesz. Jesteś po linii partyjnej, słusznej, dostajesz. Nie lubię ciebie, nie dostajesz. To cholera jasna, to w jakim my kraju żyjemy, tak? To są pieniądze publiczne, tak? Nie wiem, czy Nowy Tomuś coś dostał z ostatnich rozdań, tak? Bo teraz... No, Nowa Sól dostała 0-0. Zero w drugiej edycji, bo pierwsza była mniej więcej na liczbę mieszkańców, tam były jakieś kryteria. Ale druga, żadne kryterium, zero. Teraz rozdanie, wczoraj ogłoszone, zero. Dlaczego? Tak? Dlaczego? Nie wiemy dlaczego. Ministrów zadawałem pytanie, według jakiego klucza wydzielicie publiczne pieniądze? Przecież są publiczne pieniądze. Ja chciałbym, żeby wszyscy dostali te pieniądze. I moi sąsiedzi w sąsiednich gminach również. Ale pokażcie kryteria. Jeżeli ja jako prezydent miasta dzieliłem pieniądze, to musiałem pokazać, jak podzieliłem, dlaczego, według jakich kryteriów, tak? A rząd nie ma tych kryteriów, dzieli po uznaniu. Czyli znowuż my cofamy się do tyłu w rozwoju i samorząd raczej będzie zwijany przez władzę autorytarną, a nie wzmacniany i rozwijany. Czyli w tym momencie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o samorząd, no to mamy takie zakusy ze strony rządzących, żeby przejąć. Ale powiedzmy, czy samorząd ma jakieś instrumenty, żeby się obronić przed tym? No, wie pan, obronić się przed władzą autorytarną jest trudno. No nie ma takich narzędzi. Jest teoretycznie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, w której brałem udział wczoraj, tak? Wczoraj brałem udział. I teoretycznie rząd powinien ustalać pewne działania z samorządem. Ale to jest tylko, jak gdyby to nie jest wiążące. Czyli jeżeli Komisja Wspólna Rządu i Samorządu wyda negatywną decyzję, to wcale nie obliguje rządu do przestrzegania, powiedzmy, tych wspólnych ustaleń. Więc nie, więc rząd idzie jak taran, tak, wykonując jednak partyjne i polityczne te działania są nastawione na preferencje partii. Wiele decyzji zapada na Nowogrodzkiej, a nie w Sejmie czy w rządzie. I to jest dramat Polski, tak, czyli my... Żyje nam się lepiej z powodów, o których wcześniej mówiłem, ale z drugiej strony my się cofamy w rozwoju. Demokracja jest podstawą. Proszę Państwa, demokracja to nie jest doskonały ustrój. Ona ma mnóstwo wad, tak jak i Unia Europejska. Przeciwnicy europejskie wyciągają te wady, że to jest jakaś tam biurokracja, że to nowy kołchoz jakiś i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, Unia Europejska nie jest doskonała. Demokracja nie jest doskonała, ale nikt nie wymyślił lepszego systemu. Tak? Tak samo jak z kapitalizmem. Czy to jest dobry system? No kurczę, nie bardzo chyba, tak? No bo kapitalista, ten bogaty, tak? Ja pamiętam jeszcze na studiach, jak pokazywano, jak jeszcze wtedy był socjalizm i chciano nam obrzydzić kapitalizm, to robiono takie obrazki. Pół obrazku to było czarne, jak taki gruby kapitalista z takim cygarem, trzymał nogę na takim, powiedzmy, na skulonym pracowniku i kopał go, tak? Czarne, ciemne kolory, a z drugiej strony jasne, kolorowe, czerwone. Kiedy to młodzi ludzie w czerwonych tych swoich haustukach, czy jak to się nazywało po rusku i tak dalej, wnoszą nowe meble, nowo budowane bloki i to był piękna, świetlana przyszłość socjalistyczna i ta brudna, brzydka, kapitalistyczna. Co się okazało? Że socjalizm jednak upadł, tak? Socjalizm, nie było socjalizmu z ludzką twarzą i socjalizm, mimo tego, że teoretycznie Marx próbował przekonać ludzi, że to jest świetny system, że równość społeczna, sprawiedliwość, dlaczego ktoś ma wykorzystywać drugiego? Ale okazało się, że ten kapitalizm, ten wredny, niedobry, zły kapitalizm jest jednak najlepszym systemem, bo kapitalistyczne państwa rozwijały się zdecydowanie szybciej od tych socjalistycznych. A proszę mi powiedzieć też... się dopytam znów o te samorządy, czyli tak, czyli w tym momencie w zasadzie nikt też się nie liczy, nie wiadomo jaka będzie powiedzmy przyszłość samorządów, no bo nie wiemy co partia rządząca, jak daleko jeszcze się posunie i co wymyśli. No to teraz w tym momencie w zasadzie nie mamy samorządów, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, nie ma w zasadzie Sądu Najwyższego, czyli w tym momencie pana zdaniem jedyna możliwa rewolucja, tak to ujmijmy, to jest rewolucja obywateli na ulicy, tak jak chociażby strajki kobiet? Znaczy tak, klasyk, jak się nie mylę, jak on się nazywał, nie Ikonowicz, tylko powiedział, nie ma niczego. Kononowicz, tak dokładnie. Powiedział, nie ma niczego. I rzeczywiście coś w tym jest, że pomału u nas dochodzimy do wniosku, że w tym kraju już nie ma niczego, tak? Bo wszystko jest niszczone po kolei. Tak?
czy mamy demokrację? No już chyba nie. No to z nazwy ona jest, tak? No bo teoretycznie jesteśmy krajem demokratycznym. Ale w kraju demokratycznym jest trójpodział władzy. Czy czwórpodział władzy nawet, bo czwarta władza to są media, wolne media. Tutaj nie mamy tego czwórpodziału władzy, więc jaka demokracja? O jakiej demokracji mówimy? Tak? Więc to jest temat potwornie trudny i teraz jak z tym sobie poradzić? My się buntujemy przeciwko temu, tak? Nie wszyscy. Bo proszę pamiętać o tym, że kształtowanie umysłów ludzi to jest zajęcie dla profesjonalistów, tak? A władza wykorzystuje tych profesjonalistów i wykorzystuje potężne narzędzie, potężne, jakie są media publiczne. Media publiczne to są media naziemne, żeby była jasność, czyli docierające pod Czechy. Żeby oglądać TVN24, to trzeba mieć tuner satelitarny, żeby zobaczyć. TVN, no to o 19, tam 5 minut jest polityki, później sprawy różne, nazwijmy to, tak? Czyli źródło informacji, gdzie jest te informacje? Ludzie młodzi czerpią informacje z internetu, z mediów społecznościowych w dużej mierze, tak? A ludzie starsi czerpią informacje z mediów publicznych. A tymi mediami zarządza partia rządząca. I jak żadna dotąd partia wykorzystuje w sposób cyniczny, bezwzględny, wręcz bezczelny to narzędzie do totalnej propagandy, tak? Czyli jeżeli ktoś ogląda TVP Info, to z nim w zasadzie nie ma co wdawać się w dyskusję, bo on ma tak wyłożone na tacy wszystkie argumenty przeciwko, tak? Czyli jeżeli ktoś mówi, że no sprawa Obajtka, a on mówi, a oni też kradli, tak? Jeżeli ktoś mówi, że no coś tam no w Polsce jest, mogło być lepiej, a ktoś mówi, wtedy odpowiada, no tak, ale wtedy mafie VAT-owskie kradli, to złodzieje byli i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jeżeli ktoś mówi o, powiedzmy, niech będzie jeszcze raz o tym Obajtku, to ten mówi o zegarku Nowaka i tak dalej. I on ma na tacy wyłożone wszystkie argumenty. Dyskusja jest bezprzedmiotowa wtedy. Więc to jest to potężne narzędzie. A drugim narzędziem, przepraszam, że tak użyję tego sformułowania, to jest Kościół. To jest Kościół. Tak? Kościół, który przeżywa teraz ogromny kryzys i niestety, ale coraz więcej ludzi, którzy się na tym znają, przewidują ten scenariusz irlandzki, albo nie daj Boże czeski. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Czechach. Tam kościoły są zamknięte. Tam murarz, który codziennie pracuje na budowie, on wieczorem ewentualnie jako ksiądz w kościele dla małej garstki ludzi odprawia mszę. A tak naprawdę przypomnijmy, skąd do Polski trafił. No tak. Tak? To był Mieszko I, cała historia, tak? Czyli Czechy, te katolickie Czechy, no już nie są katolickie. Więc Kościół zmierza w fatalnym kierunku. Fatalnym, tak? No ale Kościół, jeszcze szczególnie, kiedy ten Kościół jest wykorzystywany jako narzędzie w walce politycznej, to zabija Kościół. No ale te dwa narzędzia, Kościół plus media publiczne, plus populizm, czyli socjal, powoduje to, że bardzo trudno będzie odsunąć, powiem tak otwarcie, tych szkodników od władzy, bo niestety wielu ludzi nieświadomych no, wchodzi do tej rzeki, do tej bardzo niebezpiecznej, rwącej rzeki. Ci ludzie są nieświadomi, ich nawet nie winie, no bo trudno winić kogoś, kto został zmanipulowany przez kogoś mądrzejszego od niego, tak? Bo przypomnę słynne słowa Kurskiego, ciemny lud to kupi, tak? I ten człowiek wykorzystuje wszystkie narzędzia, żeby ciemny lud to kupował. I ten nawet mi nie przechodzi przez gardło, żeby tak Polaków określić. I ludzie to kupują, tak? Więc czy jest jakiś ratunek dla Polski? To znaczy, no ekonomia na pewno, tak? W sensie tym, bo to też dotyczy innych krajów, jak Białoruś chociażby. Tam jest jeszcze trudniejsza sytuacja, tak? Już nie chcę o tym opowiadać, bo tam jest bardzo trudna sytuacja. Oni są bez wyjścia, oni są w potrzasku. Bo z jednej strony Putin, Unia Europejska, która się nie będzie w to wtrącać, tak? I reżim, który używa wszelkich narzędzi, łącznie z więzieniami, tak? Z zabójstwami i tak dalej, i tak dalej. Bo tak tylko dodam, że z tego co pamiętam, to pan ma też korzenie białoruskie. Ja przyjechałem do Polski jako mały chłopiec, jeszcze ostatnią falą repatriacji, już było po repatriacji, ale przyjechałem jako dziecko do Nowej Soli właśnie i zostawiliśmy dom na wschodzie, jak większość ludzi na zachodzie. A ma pan jeszcze jakąś rodzinę, powiedzmy, w Białorusi? Ja mam przyrodnią siostrę, czyli jeden ojciec, tak, no i utrzymujemy jakieś kontakty rzadsze. Nawet pojechałbym na tą Białoruś, żeby grób ojca odwiedzić, bo tam ojca mam pochowanego. No, a wiadomo, co tam się dzieje. I teraz może bym pojechał, ale żeby też nie zostało to odebrane, że jakiś tam wspieram reżim, bo tak, podniosę głowę, to mnie nie wpuszczą, tak, opuszczę głowę, mnie wpuszczą, no, ale to wspieram reżim. Ciężkie to jest, tak, ciężkie. Chciałbym pomagać Białorusinom,
czy Polakom na Białorusi. Takim, przecież ja byłem Polakiem narodowości polskiej, urodzony wtedy na Białorusi, a na Kresach Wschodnich. Jak większość ludzi na Zachodzie. Ale co ja już przeżyłem jeszcze w związku z tym moim imieniem, jakim mam dziwnym, ile razy ja miałem takie wpisy czy ataki polegające na tym, że jeżeli wypowiadałem coś kontrowersyjnego, to mówię, to wypier na Białoruś. Ja? Dlaczego? Przecież ja tu przeżyłem 60 lat, tak? Ja tu chodziłem do szkoły, ja tu się uczyłem, ja budowałem, prowadziłem firmę, mam przyjaciół, kolegów, całą moją rodzinę, która się przeniosła z polskiej ziemi na ziemię zachodnie, w cudzysłowie odzyskane, bo one nie były żadne odzyskane, były powiedzmy podarowane. Ciężki temat, nieważne. Więc no i dlatego jeszcze wracając jak gdyby do szukania jakiegoś pomysłu na to, jak z tego... Ja czasami też dochodzę do wniosku, że przy władzy autorytarnej ostatnim ratunkiem może być tylko ulica. Bo władza autorytarna sama z własnej woli władzy nigdy nie odda. No tak, tak, tak. I najgorsze jest to, że wydaje mi się, że też troszkę nasza historia pokazuje, że nawet te zrywy solidarnościowe, czy to w latach tam 60. czy 70., to w zasadzie one głównie były powodowane krachami ekonomicznymi. Ależ oczywiście. I też dziś jedyny ratunek dla nas to jest krach ekonomiczny. A wie pan, poruszył pan dosyć taki dla mnie drażliwy temat, bo ja bardzo szanuję ludzi, którzy przelewali krew za Polskę, którzy walczyli z ustrojem. Większość społeczeństwa nie miała świadomości. Tak? Wołęsa są również, który później doszedł. Była garstka ludzi, które walczyła z systemem, ze zniewoleniem i tak dalej. Tak? Nie było wielu ludzi, a dzisiaj do przypinania orderów jest cała masa. Takich ludzi, którzy... Ja wiem, że ludziom, którzy walczyli z komuną, byli gnębieni przez tą komunę, należy się jakaś tam rekompensata. Ale ja znam takich, którzy mają krzyż kawalerski orderu odradzenia Polski, bo strajkował, bo tam był, powiedzmy, w jakiś sposób gnębiony przez poprzednią władzę, nie wiem z jakich powodów, tak? Może politycznych, może ekonomicznych, nie wiem, tak? Ale pracą się nie zhańbił. No, ja znam takiego gościa tutaj, czołowy działacz Solidarności, od 20 lat pracą się nie zhańbił, nie tknął się pracy, żyje cały czas z kombatanctwa. Więc ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy rzeczywiście te czasy Solidarności przeżyli. To była, żeby była jasność, to była inna Solidarność. Ona nie ma nic wspólnego z Solidarnością Dudy, która jest dzisiaj, która jest upolityczniona, która jest przybudówką PiSu. To nie ma nic wspólnego. Kiedyś ludzie, ci, którzy walczyli, ja przed nim naprawdę bardzo nisko się kłaniam, tak jak Borusewicz czy wielu innych, tak? Nawet Macierewicz tam w tamtych czasach za to, co robił wtedy, walcząc z tym systemem, należy mu się order, tak? Nie za to, co robi dzisiaj, żeby było jasne, tak? Ale tamta Solidarność była inna, rzeczywiście podstawy były ekonomiczne, tak? Bo dzisiaj to jest w różny sposób przedstawiane i w szkołach no, dzieci mogą czasami się pogubić, tak? Wtedy ludzie wychodzili na ulicę, bo chleb podrożał, bo kiełbasy nie było w sklepach, to nie była walka z systemem. Dopiero później to się przerodziło w tą prawdziwą Solidarność, która wywaliła ten system. I trzeba zawsze o tym pamiętać i chylić czoła przed tymi ludźmi, którzy rzeczywiście wtedy mieli odwagę przeciwstawić się systemowi. Nie, no bo ci, co walczyli o chleb, też im się należy, powiedzmy, ukłon. Ale przede wszystkim tym, którzy ryzykowali życiem i zdrowiem, więzieniem, żeby walczyć z systemem i z uzależnieniem od wtedy sowieckiej Rosji, co oczywiście no, było no, wielkim złem i Polska odzyskała tą, powiedzmy, pełną wolność po 1989 roku i tej wolności trzeba bronić jak niepodległości. Nie dać się z powrotem zapędzić w kozi róg przez fałszywych proroków, przez tych, którzy mawiają Polakom, że rzeczywiście nam się może żyć lepiej tylko i wyłącznie przez to, że będziemy rozdawać pieniądze. Nie, te pieniądze trzeba zarabiać i trzeba mądrze zarządzać krajem, a nie tylko szczuć Polaków na Polaków. No bo ja mam właśnie też troszeczkę taką teorię, że tak na dobrą sprawę w 89, w tym momencie, kiedy komuna chyliła się ku upadkowi, to troszeczkę było być może tak, że właśnie była garstka inteligencji, która walczyła z systemem, no ale większość walczyła o to, żeby po prostu mieć chleb. I tak na dobrą sprawę Polacy liczyli po 89, że pozbędziemy się powiedzmy komuny, ale socjalizm zostanie. I że dzisiaj też jest taka tęsknota, że my ten socjalizm to w sumie byśmy chcieli, ale
No właśnie, i że na razie PiS jeszcze nie przekroczył takiej bariery, albo przynajmniej powiedzmy ta grupa inteligencji jeszcze nie postawiła na to, żeby faktycznie przyszła ta masa krytyczna, ten 89 teraz powiedzmy, tak, i żeby to... Nie, no może nie przesadzajmy, to było trochę inaczej, bo jednak ten 89 rok był przełomowy, tak, tam upadał system, tak. Tutaj mamy po prostu deformację demokracji i systemu. To nie można tego wprost porównać, tak? Bo nie można powiedzieć, że dzisiaj nie można wyjść na ulicę. To znaczy, wiadomo, tam strajki kobiet i tak dalej, te pałowania, bo nie chcę. Chodzi mi o to, że ta demokracja jeszcze w jakiejś formie jest. Wtedy tej demokracji nie było. Ale ja powiem szczerze i brutalnie, że końcówka komuny, czyli lata, koniec lat 80., to władza nie była tak bezczelna, jak jest dzisiaj. Dzisiaj ta władza przebija postkomunistów, którzy pod koniec lat 80. tak naprawdę oni łagodnie tą władzę oddali, tak? Bo trzeba przyznać, że my dosyć bezkrwawo to przeszliśmy. Oczywiście cenę ekonomiczną zapłaciliśmy gigantyczną. Polska zapłaciła ogromną cenę. Te upadki zakładów, te reformy Balcerowicza, które tam są wyśmiewane, niektórzy... To jest złożony temat, tak? Bo bez tego upadku nigdy byśmy się nie podnieśli później. Trzeba było upaść, żeby się podnieść. Przecież wtedy nie było pieniędzy w tej posocjalistycznej Polsce, nie było własności prywatnej, nie było majątku, nie było kapitału, tak, żeby rozwijać, żeby na przykład ktoś kupił jakiś zakład. No były, powiedzmy, przejęcia na spółki, nie wiem, wy jesteście młodzi, nie pamiętacie, ale kiedyś były, powiedzmy, jakieś spółki zagraniczne, takie polonijne tak zwane, tak, były, gdzie się kapitał z zachodu, bo ktoś wyjechał za granicę, przecież wielu milionerów dzisiejszych zarobiło pieniądze wyjeżdżając na zachód, uciekając, tak, na zachód, jeszcze przez granicę, może przeskakując przez płot, tam zarobili jakieś pieniądze i później te pieniądze zaczęli inwestować w Polsce i zaczęły im się mnożyć majątki, ale generalnie pieniędzy nie było, więc jak fabryka upadała, to nie miał kto ją kupić, albo ktoś, zachodni inwestor mógł ją kupić, ale Polacy nie mieli takiego kapitału, więc ten upadek gospodarki to jest na dłuższą rozmowę, tak? Bo ja niestety będę dla niektórych bronił reform Balcerowicza. Tak? Bo dzisiaj się fajnie mówi, że rozkradliście Polskę, rozdaliście i tak dalej. To ja podaję przykład chociażby Nowosolskiej Odry. W dużej mierze do upadku której przyczyniły się związki zawodowe, które z jednej strony walczyły o jedno, a z drugiej strony doprowadzały do upadku wielkich zakładów, bo związki zawodowe mówiły ani o krok wstecz. Tak? Ani o krok wstecz. I kiedy zakład na przykład zatrudniał 3000 osób, był kompletnie nierentowny, tak? Był niekonkurencyjny na rynku, miał za wysokie koszty i zamiast wprowadzić zasadę ekonomii, tak? Czyli trzeba było, no niestety, zwolnić połowę pracowników, ale gdyby z 3000 ludzi zwolniono 1500 osób, to 1500 osób do dzisiaj miałoby pracę, a tak straciło pracę 3000. Z fabryki pięknej, nowoczesnej, największej w Europie zostały tylko ruiny i szkielety. Ale to jest odrębny temat, trudny dosyć, tak? Więc dzisiaj jesteśmy na zakręcie historii, czyli 30 lat, około 30 lat od tego okresu transformacji, kiedy chociażby odrodziła się samorządność, tak? Bo samorządność to jest Polska powojenna, która zaczęła się tworzyć, później Piłsudski trochę to zacisnął cugle i później odrodzenie tej solidarności. Ta demokracja, która dzisiaj jest tłamszona i my od tej demokracji odchodzimy, reasumując, bo już dosyć długo rozmawiamy, ja się boję przyszłości, tak? Boję się najbliższych lat, powiem szczerze i otwarcie. Dlaczego? Ano dlatego, że ja 17 lat poświęciłem swojemu miastu, włożyłem gigantyczną pracę w to, żeby Polskę podnieść z ruiny i moją tą małą ojczyznę Nową Sól. Z mieszkańcami nam się to udało, podnieśliśmy nasze miasto z ruiny, to jest fajne, nowoczesne, rozwijające się miasto. I chciałbym, żeby ono się dalej rozwijało, a niestety mam obawę, że tak nie będzie. A proszę mi powiedzieć, no bo tak, już mówiliśmy w sumie o tym, że w tym momencie jedynym rozwiązaniem, czy jedynym, które się w tym momencie nam rysuje gdzieś tam, rozwiązaniem tej sytuacji z rządem Prawa i Sprawiedliwości jest krach ekonomiczny. No ale pytanie, jak długo my jako państwo jesteśmy jeszcze w stanie funkcjonować w ten sposób, że będziemy się nadal zadłużać? I czy to jest po prostu tak, że też mając w perspektywie fundusze europejskie, które jeszcze do nas docierają, czy to jest troszeczkę tak, że my możemy w ten sposób jeszcze trwać przez 5-10 lat? Nie, no, ale to jest kwestia świadomości ludzi. To też jest dosyć złożone, bo proszę pamiętać o tym, że
ta brzydka Unia, z której najlepiej by już Kaczyński wyszedł. Mhm. Po co mu Unia? Po co mu ktoś, kto będzie narzucał mu jakieś standardy? Bo przecież wchodząc do Unii, my podpisaliśmy swego rodzaju umowę, zobowiązaliśmy do przestrzegania pewnych zasad. Czyli jeżeli u nas będzie łamana demokracja, tak, kiedy będą przekraczane granice, których nie wolno przekraczać, a one zostały zapisane w tym traktacie, to Unia będzie reagować. A po co to Kaczyńskiemu? Albo Orbanowi, oni nie potrzebują Unii do tego. Unia jest im potrzebna, żeby dawała pieniądze. Więc póki Unia daje pieniądze, to jest fajna Unia. Kiedy Unia przestaje dawać pieniądze, to jest zła Unia. Tak? Przecież my w końcu będziemy musieli więcej oddawać niż dostajemy. I to jest uczciwe i sprawiedliwe, proszę pamiętać o tym. Unia dała nam gigantyczne pieniądze, żebyśmy zbudowali siłę gospodarczą, bo gdyby nie 2004 rok, to dzisiaj byśmy żyli na poziomie tak pomiędzy, może pomiędzy Białorusią a Ukrainą, tak? Tak mniej więcej w Polsce by było. Dzisiaj jesteśmy silnym gospodarczo krajem, tak? Dzięki temu między innymi, że weszła Unia, dostaliśmy pieniądze, bo przecież nie byłoby tych fabryk, chociażby w Nowej Soli, gdyby nie pieniądze unijne, za które wybudowaliśmy wały przeciwpowodziowe, uzbroiliśmy strefy przemysłowe, wody, kanalizacje, dzięki czemu mogły powstać fabryki i tak dalej, tak? Więc ta Unia nam te pieniądze dała, ale Unia nieskończoność nam dawać nie będzie. Powiem pan, to tak, i Polska nie chce cały czas się z kimś dzielić. Tak? Przyjmijmy, Białoruś by weszła do grupy państw demokratycznych. Polska też da pieniądze Białorusi, ale powie, słuchajcie, dajemy wam pieniądze przez 10 lat, a później musicie sami sobie poradzić, tak? Że jak będziecie na tyle silni, to wy dołożycie wtedy do innego kraju niedemokratycznego, na przykład, tak? Więc Unia nie będzie nam w nieskończoność dawać. Dawała nam ogromne pieniądze, setki miliardów, Polska zbudowała tą swoją siłę gospodarczą. Ostatni raz nam da teraz te pieniądze, szczególnie jest pandemia, tak? Państwa, ja dostaję cały czas na maile i gazetki wszelkiego rodzaju przeciwników podpisania tego funduszu odbudowy, bo jak wiecie, fundusz odbudowy będzie w dużym uproszczeniu, w połowie to będą pieniądze nam podarowane i mówimy dawaj, 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 a połowę pieniądze to będą pożyczone pieniądze, które kiedyś trzeba będzie oddać. Tak? To jest taki nowy plan Marshalla. Kiedyś Polska się nie załapała, już nie chcę sięgać do historii, bo było blisko, bo mogliśmy się jako Polska załapać na plan Marshalla, ale odmówiliśmy i co później się wydarzyło, to wiemy, jak się rozwijały inne kraje, jak się rozwijała Polska. I teraz ten fundusz odbudowy jest swego rodzaju planem Marshalla. Tak? Oczywiście można zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy, zostać jako słabi, poobijani po pandemii i tak dalej. Można wziąć pieniądze, trochę się zadłużyć, odbudować gospodarkę, rozwinąć, wpuścić pieniądze na rynek. Wtedy wszyscy zaczną pracować, gospodarka drgnie, ludzie wykażą się aktywnością swoją i tak dalej. I wtedy spłacimy te pieniądze. Możemy tego nie robić. Oczywiście możemy trwać. Jaki jest wybór lepszy? Tak? Ja wybieram jednak rozwój zdecydowany. Tak? I nawet jeżeli, jeszcze raz powtarzam, część pieniędzy trzeba będzie oddać. Bo my się zachowujemy i Kaczyński, tak jak powiedziałem, zachowuje się jak taki... Trochę, nie wiem, nawet jakieś to porównanie znaleźć. Chłopiec z piaskownicy, póki mi daje ktoś zabawki, to jest fajnie, ale jak ktoś chce ode mnie zabawkę, to pułapak mu daje, tak? Czyli Unia oddawania, fajnie, tak? Ale mówimy, nie wolno łamać demokracji, jeżeli Unia nam mówi. To nie, nie, już Unia jest zła. Więc tak jak powiedziałem, ja nie potrafię zaplanować przyszłości. Wiem jedno, że jeszcze gospodarka pędzi, a może przyspieszyć jeszcze bardziej, bo tak jak powiedziałem, wpompowane nawet jeżeli one są puste, tak? No bo ja też nie jestem finansistą. Ktoś kiedyś będzie musiał coś spłacić w jakiś sposób, tak? Jakoś to trzeba będzie rozliczyć, to bez dwóch zdań. Ale wpompowane pieniądze w rynek, tak? W nowe inwestycje powodują to, że znowuż kraj się zacznie rozwijać. Czyli inwestor wybuduje fabrykę, ludzie zarobią więcej pieniędzy, za te pieniądze kupią samochody, części do tych samochodów wyprodukowane zostaną w Polsce i to zacznie się kręcić wszystko. Więc ten fundusz odbudowy jest dla nas szansą, ale obawiam się znowu, że jeżeli Unia Europejska nie będzie twarda i powie, że pieniądze tak, ale łamanie demokracji nie, bo może się zdarzyć tak, że Kaczyński powie, to dawajcie tę kasę, dawajcie, tak? Ale jak już weźmie tę kasę, to później pokaże tyle, tak? I no... No nie można też traktować Niemców, Francuzów, jak jakichś głupków, za przeproszeniem, którzy dadzą się ograniać takiemu, powiedzmy, cwaniakowi, cwany gapa, tak jak się określało, tak? No słuchajcie, no trzeba grać uczciwie, jak gramy na boisku w piłkę z kimś, to mówimy, że się nie kupiemy po kostkach, tak? Są zasady i tych zasad przestrzegamy. Jeżeli ktoś chce łamać zasady, no to wypada z boiska, wypada z gry.
No sytuacja też jest o tyle trudna, że nie wiemy tak na dobrą sprawę, co czeka Europę, nie? No bo już mówi się o takim mariażu Salviniego z Włoch, Orbana i Kaczyńskiego we Francji w sondażach Le Pen prowadzi, więc też nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej. Ale pan, ale to wcześniej już sobie tak częściowo odpowiedzieliśmy na to pytanie. To jest jedno słowo, populizm. No tak, tak. Populizm. Ja tylko przypomnę, bo warto o tym pamiętać, kto i jak zdobył władzę w roku 1933. No właśnie. Trzeba pamiętać o tym. Minęło wiele lat, ale co się po roku 1933 wydarzyło, trzeba o tym pamiętać. Wtedy na populizmie ten pan z wąsikiem zbudował swoją ideologię i miliony poszli za niej. Dzisiaj ludzie żałują, bo Niemcy się wstydzą tego, co się wtedy wydarzyło. Ale to wszystko, co się wydarzyło w tamtych latach, wydarzyło się dzięki temu jednemu słowu – populizm. Kupowanie ludzi, tak? No bo jeżeli Salvini czy tam inni chcą znaleźć lukę na rynku politycznym, tak? No to oni w normalnej walce gdzieś tam, powiedzmy, na argumenty ekonomiczne nie mają wielkich szans. No to idą w populizm, tak? W budowanie mitu, my najlepsi, tak? My Włosi, tam, tak jak... Kiedyś to budowano, kiedyś Rzym, potężny Rzym, tak? I w Polsce jest podobnie, mówimy, my, naród, tak? Narodowy stadion, narodowe szpitale, wszystko narodowe, tak? Budowanie tej dumy narodowej, ona jest potrzebna, żeby było jasne. Ale trzeba najpierw historii się nauczyć. No to prawda. Ja mogę pójść o zakład, żebyśmy przebadali narodowców, to 90% z nich, mogę się dzisiaj założyć o każde pieniądze, w ogóle historii nie zna. Podstaw tej historii nie zna, ale duma narodowa w nich jest, no, tutaj wiodąca. Więc najpierw niech się ci ludzie z tymi, powiedzmy, transparentami, niech się najpierw historii nauczą, a później mówią o dumie narodowej. Tak, Polacy to jest dumny naród. Wart tego, żeby odgrywać ważną rolę w Europie. Tak, ale we wszystkim trzeba zachować proporcje i unikać populizmu, który jest podstawą wszystkich nieszczęść tego świata. Począwszy od tego, co się wydarzyło 3000 lat temu, 2000, zawsze populizm był podstawą budowania jakiejś tam no, władzy. Na pewno leżyły podstawy zdobywania władzy. Żeby zdobyć władzę, trzeba się posługiwać populizmem. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, no bo zakładamy pozytywny scenariusz, że po prostu nie krach ekonomiczny, ale po prostu społeczeństwo przejrzy na oczy i odsunie PiS od władzy. I co wtedy? Bo chodzi też nie o to, że PiS dzisiaj zbudował tak wiele silnych, powiedzmy, dla przyszłego, powiedzmy, rządu mechanizmów przejęcia tej władzy, w sensie właśnie, czy to Trybunał Konstytucyjny, spółki Skarbu Państwa, Sąd Najwyższy, że właśnie co teraz zrobić, jak zabezpieczyć, żeby następny rząd nie miał tych pokus, żeby zrobić nam powtórkę. Pan, to jest bardzo trudne, bo każdy dzień nas posuwa coraz dalej w tą przepaść. Coraz dalej, tak? Bo oni kroczek po kroczku wyrywają z tego państwa te wszystkie zdrowe części ciała, nazwijmy to, tak? I to jest bardzo trudne. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak powiedziałem, ja jestem samorządowym rzemieślnikiem, ja się znam na pozyskiwaniu inwestorów, na rozwoju gospodarczym, o takiej polityce makro bardziej. To wam podpowiem bardzo ciekawego, bo ja jestem fanem człowieka zresztą z bliskiego sąsiedztwa Nowego Tomyśla czy Nowej Soli, a ze Sławy. Ja mówię o profesorze Matczaku. Mhm. Spróbujcie go zaprosić, bo ja go godzinami lubię słuchać. Facet jest niesamowity, tak? Znamy się oczywiście, kolega. I on bardziej mógłby różne scenariusze nakreślić, tak? No na pewno Polskę czeka bardzo trudny okres z racji chociażby i skutków po pandemii, tak? No i tego, co nam zafundował PiS, tak? I teraz nie wiadomo, 30%, które ma dzisiaj PiS, tego twardego elektoratu, przy skłóconej opozycji, może spowodować to, że scenariusze można różne kreślić, tak? Czyli możemy przejść do takiego momentu, kiedy Polska stanie się krajem autorytarnym, zarządzanym silną ręką, czyli takie bardziej państwo wodzowskie. Ono już takie jest, tak naprawdę, bo przecież decyzje nie zapadają w parlamencie, a zapadają na Nowogrodzkiej i my w tym kierunku zmierzamy. Nie wiem, naprawdę, ja się boję przyszłości, tak powiedziałem, ja za demokrację będę walczył, może nie jest czas. Nikomu nie życzę, żeby ktoś przelewał krew, tak? Bo to się tak fajnie mówi, ale no, życzę Polakom, żeby obronili demokrację, żeby Polska dalej się rozwijała, żeby jak najmniej wstrząsów było, bo trzeba budować, a nie burzyć. Budować. Ale
ten czas po PiS-ie będzie bardzo trudny. Trzeba pamiętać o tym, że oni obsadzili swoimi pociotkami, znajomymi Królika, gigantyczną liczbę stanowisk. Ja przypomnę, oni zlikwidowali konkursy na stanowiska. Kiedyś przecież po komunie, kiedy to zatrudniano według klucza partyjnego, Polska wypracowała sobie mechanizm korpusu cywilnego, tak? Że żeby zostać urzędnikiem, to trzeba być bezpartyjnym, apolitycznym i jeszcze trzeba było przejść konkurs, tak? To PiS to zlikwidował. Właśnie po to, żeby pociotki, żeby znajomi partyjnych sekretarzy zatrudniali, znaleźli miejsce. I teraz co zrobić z tymi ludźmi, tak? Po zmianie władzy? Część trzeba będzie zostawić, no bo państwo musi funkcjonować. Część tych nieudaczników, którzy znaleźli się tam tylko i wyłącznie dzięki linii partyjnej, trzeba będzie wyrzucić, trzeba znaleźć. Ogromna praca po przejęciu władzy. I to od razu odpowiadam. A co wy tam gadacie, opozycja, pokażcie program. To ja odpowiadam. Program to dzisiaj można napisać dwa tygodnie. Program jest, tak? Jeśli chodzi o Polskę, w którym kierunku powinna zmierzać i tak dalej. Te programy są. Gdyby sięgnąć do, czy to do Platformy, czy do chociażby do Hołowni, proszę bardzo, poszukać sobie, pogooglować, program się znajdzie, tak? Jeśli chodzi o program. Problem dzisiaj Polski polega na tym, że nie ma silnego przywódcy na opozycji, który by tą opozycję zjednoczył. Rozbicie opozycji jest na rękę dla Kaczyńskiego, on tylko ręce zaciera. Tak? Czym więcej jest kłótni pomiędzy opozycją, czyli to, co robi teraz Konfederacja na przykład, która jest jednak bardziej skrzydłem bliższym PiS-owi, tak? I cała reszta, więc te scenariusze w różny sposób mogą się układać, więc Polska może pójść w kierunku demokratycznego rozwoju, znowu z naciskiem na gospodarkę, bo to jest dla mnie najważniejsze, a żeby gospodarka się rozwijała, to też muszą być warunki stworzone w demokratycznym kraju. Żyjemy w Europie, no wydawało się demokratyczne, to jest o wiele łatwiejsze. I drugi kierunek to jest jednak państwo autorytarne, zarządzane z buta, że tak powiem, gdzie obywatel ma jak najmniej do powiedzenia, kiedy sądy są podporządkowane władzy, bo jeszcze sądy się bronią, proszę zobaczyć. Trybunały już... Źle, bo chciałem powiedzieć, Trybunału nie ma. Nie, proszę Państwa, Trybunał jest. On się nazywa Trybunał Konstytucyjny. I Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest narzędziem Kaczyńskiego do zmiany Konstytucji bez zmiany Konstytucji. On, jeżeli coś jest niezgodne z Konstytucją, tak, bo wszyscy mówią, wszyscy profesorowie, ludzie, którzy się naprawdę na tym znają, mówią, niezgodne z Konstytucją, to co robi Kaczyński albo Duda, kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. I co mówi Trybunał? Zgodne z Konstytucją. To jest cwany gapa. Kiedyś się mówiło, że Kaczyński marzy o tym, żeby mieć większość konstytucyjną, żeby zmienić polską konstytucję, tak? No nie udało się, tak? Musiałby mieć 3/4 parlamentu, ale on zrobił taki bardzo strategiczny zabieg, bo to jest cyniczny, wyrafinowany, przebiegły, inteligentny człowiek, tak? W zawłaszczaniu państwa wykorzystuje tą inteligencję. On zrobił coś w cudzysłowie genialnego. Nie zmieniając konstytucji, zmienia konstytucję, wykorzystując do tego Trybunał Konstytucyjny. Więc Trybunał jest jako narzędzie w rękach Kaczyńskiego, tak? Prokuratura, służby specjalne, wszyscy wiemy, co się z tym dzieje, tak? I jak są wykorzystywane, tak? Sądy się bronią, ale już Sąd Najwyższy po kawałeczku przejmowany i podporządkowywany. Media wiemy, tak? W sytuacji, kiedy już nie będzie wolnych mediów w Polsce, zostają tylko media społecznościowe. Okej, okay, na Białorusi, Białoruś się jeszcze jako tako broni, bo są media społecznościowe. Czy my chcemy dożyć takiego czasu, że tak naprawdę co nie włączymy, to wszystko będzie podporządkowane partii rządzącej, bo Orlen przejmujący, uwaga teraz, bo my mieszkamy na zachodzie Polski, tak? I przeciwnicy, no moi przeciwnicy mówią, niemiecki koncern, tak? Niemiec miał zarządzać polskimi mediami, czy funkcjonujemy w Polsce, tylko trzeba pamiętać o tym, czy to niemiecki, czy szwajcarski, czy szwedzki, czy angielski, czy francuski, prywatny biznes jest nastawiony na zarabianie pieniędzy. Więc on wydaje media, prasę i on się nigdy nie będzie narażał, bo straci pieniądze. On nawet za bardzo w politykę nie chce się angażować, bo straci pieniądze. Na tym polega biznes czy media prywatne w rękach prywatnych, chociażby kiedy pieniądze są niemieckie, francuskie, angielskie, nie polskie, niech będzie, tak? Polsat jest polski, można powiedzieć. Kto ostatnio oglądał Polsat, tak? No proszę zobaczyć, jak Polsat w ostatnich latach skręcił szybko, tak? No bo to, co zrobiono z Czarneckim, tak? Pogrożono palcem, posadzono, czy tam próba rozliczenia Czarneckiego, Solorz spuścił uszy po sobie i już jest Polsat mięciutki, tak?
Więc można albo sobie podporządkować media, jak zrobił Orban, tak? Czyli oligarchowie, którzy zarobili gigantyczne pieniądze dzięki przychylności Orbana, wykupili media prywatne, tak? Czyli niby one są prywatne, ale całkowicie podporządkowane tamtej władzy. Tak? I tutaj Orlen, który przejmuje media, które były w cudzysłowie niemieckie. Jakie niemieckie? Gazeta Lubuska, która przechodziła z rąk do rąk. To kto płacił pieniądze i ratował upadłe media, bo one, przecież media były coraz słabsze, tak? Bo kiedyś sprzedaż to była gigantyczna, taka Gazeta Lubuska, nie pamiętam, sprzedawała się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. W ostatnim czasie nie wiem, czy 5 tysięcy, czy 15 sprzedawała gazet, tak? Tu jest czysty biznes, a tu jest polityka. Więc my, jeżeli chcemy mieć informację, to wolimy czerpać tą informację od biznesu, który nie może sobie pozwolić na kłamstwa i manipulacje, czy chcemy czerpać informacje od mediów, które są podległe politykom. A Orlen, jako spółka Skarbu Państwa podległa politykom, będzie wymuszała na mediach podległość partii rządzącej. Proste. A dopytam się jeszcze, jeżeli chodzi o opozycję, no bo dzisiaj głównym zarzutem jest właśnie to, sam pan o tym powiedział, że nie ma wyrazistego lidera na opozycji. No ta opozycja, głównie tutaj mówimy o Koalicji Obywatelskiej, ona zdaje się taka być troszkę bez właściwości, nijaka. I pytanie, czy pan na przykład widzi, że w tych kuluarach sejmowych jest ktoś, kto może, powiedzmy, stanąć na czele takiej opozycji, czy na przykład, nie wiem, to musi być ktoś zupełnie spoza? Znaczy ja nie widzę dzisiaj lidera, który by zjednoczył opozycję, może inaczej, no nie ma na horyzoncie nowego Tuska. Mhm. Bo Tusk, co? Tak. Można go nie lubić, można mówić o nim różne rzeczy, ale Tusk jednak był przywódcą, tak? Zresztą nie chcę teraz nawet mierzyć, kto ważniejszy, kto wiele, ale jeden chyba z Polaków, który najwięcej osiągnął, tak? Żeby zostać szefem Parlamentu Europejskiego i być premierem przez 8 lat i tak niecałe 8 lat, bo wcześniej przeszedł. Chodzi o to, że sukces był, Tusk był liderem, bez dwóch zdań. Nie ma na horyzoncie Tuska, to jest ogromny problem. Tak? Czy się pojawi? Nie wiem. Hołownia dzisiaj ma bardzo wysokie notowania. To jest mój kolega, my się bardzo dobrze znamy. Mimo tego ja pozostaję niezależny i bezpartyjny i na razie nie chcę wchodzić do nurtów. Mimo tego, że dzisiaj Hołownia ma bardzo wysokie notowania i dzisiaj najprościej jest wejść i na tej fali popłynąć dalej. Tak? Czy Hołownia nadaje się na lidera? Nie wiem. No nie chciałbym tutaj jak gdyby prorokować. No, Budka, sorry, jest bliżej do opozycji, ale Budka się nie nadaje na lidera. Trzaskowski? Tak. Trzaskowski? Tak. Moim zdaniem tak. Ja Trzaskowskiego bardzo dobrze znam. Jeszcze z racji mojej działalności samorządowej. Wielokrotnie się spotykaliśmy, wielokrotnie rozmawialiśmy. Obserwowałem go z zewnątrz. Ja byłem członkiem zarządu Związku Miast Polskich przez 5 lat i razem z nim zasiadałem w różnych gremiach, więc Trzaskowski tak, ale widocznie nie chce, tak? Zrobił krok do tyłu, zmarnował swoją szansę zostania liderem, bo 10 milionów Polaków za niego zagłosowało, ja wtedy mógł pójść za ciosem. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Od tego czasu z nim tak już tak szczerze gdzieś tam face to face nie rozmawiałem. Więc nie wygląda to dobrze, krótko mówiąc. Nie chciałbym, żeby pesymistycznym akcentem to kończyć. Chciałbym optymistyczny i mam nadzieję, że jednak Polacy, dumny naród, który no, nie pozwoli sobie na takie ogłupianie, na takie zawłaszczanie, jednak no, znajdzie sposób, żeby wyjść z tego pata. Jeszcze tylko już, bo będziemy zbliżać się do końca, chciałem się spytać, bo widziałem na pana Facebooku, na pana fanpage'u oficjalnym ostatnio taki wpis, to chyba sprzed tygodnia było, że pan zakazał używać w urzędzie słowa załatwić urzędnikom. Tak, to jest bardzo niebezpieczne słowo, tak? Dlatego, że to jest związane w tej chwili w ogóle z tym, co się w Polsce dzieje. No właśnie, tak? Dlatego też. Dzisiaj, że żeby. Żeby nie wyjść na hipokrytę, to znaczy załatwić. Może ja dzisiaj też próbuję coś załatwić, tak? Jadę gdzieś, próbuję coś. Tylko u mnie było zakazane, dlatego że ja forsowałem tezę, że w moim urzędzie miejskim, przepraszam, że moim, tak? No bo przecież ja byłem menedżerem wynajętym do zarządzania, to nie jest moje miasto ani mój urząd. Ja byłem w cudzysłowie oczywiście. W moim urzędzie, jeżeli coś jest w interesie miasta, to nie trzeba niczego załatwiać. Trzeba uruchomić procedurę w najkrótszym z możliwych terminów i nie ma czegoś takiego, że ja pójdę i coś sobie załatwię. Ja się bardzo bałem tego słowa i próbowałem je wyplenić. Tak? Jeżeli to jest zgodne z interesem miasta i z interesem obywatela, mieszkańca tego miasta, to uruchamiamy procedurę bez jakiegokolwiek załatwiactwa, nazwijmy to. Tak?
No bo co zależy, jaka jest definicja załatwiania, tak? No bo idziemy, żeby załatwić jakąś sprawę, albo idziemy załatwić, nie wiem co można załatwić, no załatwić u mechanika wymianę klocków hamulcowych, to można, tak? Dlatego, żeby tu nie popaść jakąś paranoję. Mi bardziej chodziło, mówiąc o tym, że jestem wrogiem załatwiactwa, że albo coś jest w interesie miasta i gminy i wtedy idziemy tą procedurą bez potrzeby popychania tego kolanem i szukania znajomych królika, żeby ktoś nam coś załatwił, albo to nie jest zgodne z interesem miasta i z interesem obywatela i wtedy nic u nas, nikt niczego nie załatwi. No to już tak zupełnie na koniec. Dziękuję bardzo panu za rozmowę, za to, że pan znalazł czas. Naszym gościem był były prezydent Nowej Soli, obecnie senator Rzeczypospolitej Polskiej. I tak właśnie, brakuje panu tego prezydentstwa, bycia prezydentem Nowej Soli? Szczerze? Tak? Tak. Bardzo? Tak, samorząd to jest inny świat. Czasu się nie cofnie, nie będę płakał, tak? Bo nie jestem płaczkiem, ale samorząd to jest coś takiego, że jak coś się robi fajnego, to później jest efekt. W polityce można mielić te żarne mogą mielić i z tej mąki, może inaczej, z tego chleba nie będzie, z tej mąki. Tak? W związku z czym samorząd to jest moje życie, moja pasja, to jest bycie z ludźmi, rozwiązywanie ludzkich problemów i robienie rzeczy namacalnych. Czyli jeżeli ja, powiedzmy, doprowadziłem do tego, że nie wiem, 5 tysięcy ludzi zyskało pracę, bo kiedyś oni stracili, a dzisiaj udało się zbudować, powiedzmy, nową drogę, postawić nową fabrykę, ludzie zaczęli zarabiać pieniądze i czasami w sklepie, kiedy robię zakupy, patrzę na tych ludzi i mówię, kurczę, no trochę się przyczyniłem do tego, że tym ludziom żyje się lepiej. Tak, oni nawet nie wiedzą, może nawet mnie już nie poznają gdzieś tam, tak? Ale zastanawiam się czasami, jak dużo zależało od tych ostatnich 17 lat, co, jakie decyzje się podejmowało, kluczowe decyzje, odważne, ryzykowne decyzje, które się przełożyły na ludzkie losy. I samorząd to jest coś, czego trzeba bronić jak niepodległości. A myślał pan o najwyższej prezydenturze? Nie, nigdy ja się do tego nie nadaję, ani do dużej polityki, od razu uprzedzam, tak? Bo nie. Bardzo dużo ludzi się do mnie zwracało z tym, żebym ja na przykład stanął na czele opozycji. Ja mam tą zaletę, że znam swoje wady, a wielu polityków akurat działa odwrotnie. Mimo tego, że ma mnóstwo wad, jednak pchają się do dużej polityki. Ja się do dużej polityki nie pcham. Ja jestem rzemieślnikiem samochodowym, który teraz ma taką samorządowym, który teraz ma przygodę w parlamencie. Mam nadzieję, że swoją tą wiedzę będę starał się jak najlepiej wykorzystać. I przy tym zostańmy. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrybowania kanału, lajkowania naszego kanału Rany Józek. Tutaj kubeczek dla pana senatora, dziękuję prezent bardzo. Od nas. Dziękuję. Także ja dziękuję serdecznie za to, że pan znalazł czas dla nas. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Czy to już chyba będzie po świętach. To już będzie po świętach, ale tak. Wszystkiego dobrego i życzę, żeby Polska wróciła na swoją ścieżkę, na ścieżkę rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.